zawsze uśmiechnięty. Adaś Kownacki, chyba nie trzeba nikomu specjalnie przedstawiać. Siedzimy blisko tutaj Barclays Center, ale nie będziemy rozmawiali o walce Andrzeja Fonfary, chociaż zapytam Cię na końcu, ale chciałbym zapytać Cię o coś bardzo ważnego. Mianowicie, jakbym czytał polskie media, to bym doszedł do wniosku, że walka z Arturem Szpilką jest zaklepana. Jest tylko kwestia, w jakich rękawicach wyjdziecie i to jest w sumie jedyna niewiadoma. Natomiast rozmawiam z Tobą dlatego, że wydaje mi się, że rzeczywistość jest troszeczkę inna. A czy miałeś jakiekolwiek poważne rozmowy na temat walki z Arturem Szpilką, na temat dat, a przede wszystkim na temat pieniędzy? Nie. No, było pytanie, czy chcę z nim walczyć. Od dziennikarzy to jak najbardziej tak, bo jestem zawodnikiem, jestem bokserem i to jest mój zawód, tak, żeby walczyć. Się nikogo nie boję, ja mogę z każdym walczyć. No ale wiadomo, też jest... Czyli jakby było pytanie, a czy chciałbyś zawalczyć z Deontayem Wilderem, no to oczywiście Adaś Kownacki powiedziałby, no pewnie, że nie chciał. No oczywiście, z każdym, tak? Dajcie Mayweather najlepiej chyba. Ale... I nie musisz zrzucać do 154. No, zrobiłem catchweight jakiś. 190. No, dokładnie. Czyli na razie, bo jestem pewien, że jak każdy z nas czytałeś wiele spekulacji na temat tej walki, na temat walki z Arturem Szpilką. Natomiast zanim włączyłem kamerę, powiedziałeś mi, że fajnie by było, ale może później, bo na razie to nie bardzo wiesz, czy miałoby to sens. No dokładnie. No teraz jestem najbardziej wysoko chyba z takich Polaków, ale dopiero tam weszłem, tak? Tak. Więc... No ale jesteś i to jest fakt. No i dobrze, ale teraz trzeba chyba rozwijać, tak? Bo jak by nie było, jeszcze nie jestem taki znany jak na przykład Artur. I no powoli, tak? Ale myślę, że później ta walka by miała naprawdę większy sens i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A sportowo? Jak byś to widział sportowo? Bo znam takich, którzy mówią, że łatwa walka dla Szpilki. Znam takich, którzy mówią, że prędzej czy później te szybkie ręce Adama Kownackiego kiedyś by Szpilę zahaczyły. Obserwując Artura Szpilkę, Artur, rozmawiałem z nim kilkadziesiąt godzin temu, powiedział, że absolutnie za ciebie nic nie ma. Bardzo fajnie by z tobą, fajnie było zawalczyć, ale powiedz mi sportowo, jak byś ty to widział? No walczy, by wygrywać, tak? No i to wszystko... Nie, ale podsumowując siebie, na przykład coś powiedział tym, którzy mówią, że Adam Kownacki nie ma szans. No to śmieje się im prosto w oczy, tak? Była krytyka na mnie na zawsze, że to, że tamto, ale ja wchodzę, robię swoje i wygrywam, więc będę tak dalej robił i no i tyle na ten temat. Wracając do tego, o czym wielu Polaków mówi, wielu ludzi w Polsce mówi o tej niby walce. No, terminy różne słyszymy, podawane przez różnych ludzi, natomiast cicho jest, jeśli chodzi o samych promotorów. Pewną rzecz już wyjaśniłeś, kwestii finansowych, czy nawet, nie wiem, tej daty tak specjalnie nie bardzo było wiadomo. Co myślisz, jeśli taka walka miałaby się odbyć, jeśli byście doszli do porozumienia o miejscu, gdzie miałaby się odbyć? Było to dobre miejsce, czy wolałbyś raczej, żeby ta walka odbyła się gdzieś bardziej tutaj w Nowym Jorku? No nie wiem, ja niestety nie jestem promotorem, więc to nie jest moja praca. To nie jest moja decyzja. No, niestety, tak, ale no jak mówiłeś, tak, to jest moja praca i muszę to robić, tak, ale jest dużo punktów w tej walce, które naprawdę nie ma sensu, żeby na przykład to było na Long Island, to jest, też jest na mnie bez powodu, to jest strasznie daleko, dużo ludzi tam by nie mogło dojechać, tu już walczę na Brooklynie, tu mam swoją publikę, tu już tutaj ludzie przychodzą, więc no, ciężko powiedzieć, tak. Ja jestem tak, żeby trenować i wygrywać walki, tak? No właśnie, ty jesteś w tej rzadkiej, bardzo rzadkiej sytuacji, bo na przykład niewielu ludzi sobie zdaje z tego sprawę, że ty nie masz promotora. No i właśnie... Ty jesteś, Adam Kownacki jest i pięściarzem, i promotorem. Dokładnie, no dzięki. No i mam dużo też, jakby nie było, rodzinę i przyjaciół, którzy mi pomagają, tak? Więc z tego się bardzo cieszę, chciałem ich bardzo pozdrowić i podziękować. No ale jak mówiłeś, tak? Myślę, że to jest najlepsza opcja, bo taką mam marzenie, tak? Żeby może prowadzić siebie, jak to robią bracia Kliczko, tak? Bo to jest najlepszy sens, tak? Bo dużo tych promotorów i myślę, że to wykonuje strasznie dobrą pracę, więc zobaczymy, co przyszłość pokaże. Na pewno tak. I kończąc, a dziękuję w ogóle Tobie za czas. To jest chyba jedna z pierwszych takich wywiadów, kiedy mam Cię przed kamerą, no bo znamy się wiele lat, natomiast jakoś te drogi się zupełnie rozmijały. I jest takie pytanie podstawowe, dla mnie bardzo ważne. To znaczy,
Gdyby ta walka miała się odbyć tego 29, takie są dyskusje. Wiadomo, że nie 22 na Coliseum, bo 22 jest gala tutaj w Barclays Center. Mówimy cały czas o kwietniu. Kiedy musiałbyś się dowiedzieć, no bo to już jest niedługo. Nie ukrywajmy, dzisiaj jest marzec. Jeśli miałaby być decyzja twoja, jeśli miał się przygotowywać, ile? Tydzień, dwa, max podejrzewam. No właśnie. Czy nawet sześć. Mamy 8 tygodni od chyba od dzisiaj do walki, tak? Potencjalnej. Potencjalnej, dokładnie. Więc no, czekamy. Też nigdy nie walczyłem z zaworęcznym zawodnikiem, oprócz mojej pierwszej walki, która trwała tam chyba 15 sekund. No to odhaczamy. No właśnie, więc naprawdę też do tego trzeba sparing partnerów. Szpilka jest wyjątkowym zawodnikiem leworęcznym, który ma strasznie dziwny styl. I to też trzeba zapłacić sparing partnerom, taki trzeba mieć konkretny obóz, tak? Bo... No raczej tak. Czyli musiałbyś wiedzieć, no nie wiem, w ciągu następnych kilku dni. Jak najbardziej, dokładnie. I też właśnie chciałem mieć konkretny obóz, tak? Bo jakby nie było, to już jest poprzeczka wyżej i chciałem gdzieś wyjechać na 3-4 tygodnie i się naprawdę dobrze przygotować, tak? Bo jednak tu ciężko trenuję, ale jednak ten obóz, ta cisza jest dużo lepsze niż trenowanie wśród znajomych, rodziców, oczywiście, żony. Więc... To jest inne. Artur Szpilka byłby zupełnie innym. A na pewno z wielu względów, chociażby z tego względu, o którym mówisz, zresztą spora grupa pięściarzy, że on walczy w sposób bardzo niewygodny dla wielu, że to nie jest tak, że mógłbyś sobie wyskoczyć do gymu tutaj gdzieś na Brooklynie, czy gdzieś obok siebie w Long Island, parę razy poboksować, worek uderzyć i wyskoczyć na teraz kilka. To nie wchodzi w rachubek. I miałby to sens. No z żadnym zawodniku tak nie wchodzi w rachubek, tak? No wiadomo, no sparuję, kurde, z kim się w ogóle da, żeby te sparingi sobie załatwić, co też jest trudne, tak? Oczywiście. Więc no nie, trudno ci powiedzieć, tak? Będę robił swoje, będę ciężko trenował. Jak widać, dużo masy nie nabrałem od ostatniej walki. Nie. No, naprawdę jestem... To jest taki moment teraz w karierze, że być albo nie być, tak? I wybrałem drogę być. Więc naprawdę, czy dojdzie do tej walki, czy nie, będę gotowy, ale no, słabo to widzę. Ostatnie pytanie nie o Arturze Szpilce, nie do Adama Kownackiego, właściwie do Adama Kownackiego, ale typ. Andrzej Fonfara kontra Chad Dawson, który właśnie wszedł do hotelu, w którym rozmawiamy, czyli informacja dla Państwa z pierwszej ręki, Adam go zauważył, ja potwierdzam, wszedł. Andrzej Fonfara kontra Chad Dawson. No bez dwóch zdań, Andrzej Fonfara, tak? Chad Dawson myślę, że lepsze zasady za sobą, więc ja myślę, że Andrzej go zakontuje i będzie coraz lepsza kariera i wielkie walki. Dziękuję bardzo, uśmiechnięty, zawsze szczery, mówiący to co ma na myśli i to co chce powiedzieć. Adam Kownacki, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.